Tekst manny na 3 grudnia. Ponieważ zachowałeś słowo cierpliwości mojej, ja też cię zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat, aby doświadczyła mieszkających na ziemi. Objawienie rozdział 3 werset 10. Komentarz parauzyjny. Jest to szczególna nagroda dla tych, którzy w obecnym czasie. W okresie Laodycyjskim, biegną w zawodach z cierpliwą wytrwałością. Chociaż nie było naszym przywilejem uniknąć godziny pokuszenia jest nim posiadanie szczególnego rekompensującego błogosławieństwa wynikającego z faktu, że żyjemy w czasie Pańskiej Parusia, obecności. Możemy cieszyć się społecznością z nim, jego naukami oraz udzielanym przez niego duchowym pokarmem, który obecnie jest pokarmem na czas słuszny, w taki sposób oraz w takim stopniu w jakim nie mógł tego czynić nikt z wiernych w minionych okresach. Jak można się jednak spodziewać, ta największa łaska jest odpowiednio równoważona subtelnością i strogością prób godziny pokuszenia. Przychodzącej na cały świat. Cierpliwa wytrwałość jest obecnie potrzebna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Reprint numer 2790. Komentarz Epifaniczny. Godzina ta jest nazwana godziną pokuszenia, ponieważ przez cały czas jej trwania dominują wielkie próby, które dotykają cały rodzaj ludzki, a szczególnie Kościół. Prawdziwy i nominalny. Dla nominalnego i prawdziwego ludu Bożego te pokusy są srogie, szczególnie w sześciu ogólnych kierunkach, to jest zaprzeczania okupowi, niewiary, ruchów zjednoczeniowych, reformizmu, zaprzeczania, tak zwanego kontradykcjonizmu, i rewolucjonizmu. Kościołowi filadelfijskiemu zaoszczędzono tych szczególnych prób, natomiast kościół laodycejski musi stawiać im czoło. Wiernym z okresu laodycejskiego Panu ziela jednak szczególnej pomocy w postaci światła na czasie w Pańskiej Paruzji oraz Epifanii. Rewolucjonizm godziny pokuszenia ma miejsce w trakcie Epifanii, jasnego oświecenia. Która objawia zarówno rewolucjonizm, jak i wiele innych rzeczy. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Objawienie rozdział pierwszy werset dziewiąty, Ja Jan, którym też jest bratem waszym i uczestnikiem w ucisku i w królestwie, i w cierpliwości Jezusa Chrystusa, byłem na wyspie. Którą zowią Patmos dla Słowa Bożego i dla świadectwa Jezusa Chrystusa. Rozdział 13 werset 10. Jeśli kto w pojmanie wiedzie, w pojmanie pójdzie, jeśli kto mieczem zabije, musi i On być mieczem zabity. Tuć jest cierpliwość i wiara świętych. Rozdział 14 werset 12. Tuć jest cierpliwość świętych są ci, którzy chowają przykazania Boże i wiarę Jezusową. Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 13 I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen. Rozdział 26 werset 41 Czujcież a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch ci jest ochotny, ale ciało mdłe. Pierwszy Koryntów rozdział dziesiąty Werset 13. Pokuszenie się was nie jeło, tylko ludzkie, ale wierny ci jest Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni nad możność wasze, ale uczyni z pokuszeniem i wyjście, abyście znosić mogli. Efezów rozdział szósty werset 13. a przetoż weźmijcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły, a wszystko wykonawszy, ostać się. Drugi Piotra rozdział drugi werset dziewiąty umie Pan pobożnych z pokuszenia wyrywać, a niesprawiedliwych na dzień sądu ku karaniu chować. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 24. Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znamiona wielkie i cuda, takiż by zwiedli, by można, i wybrane. Izajasza rozdział 24 werset 17. Strach i dół, i sidło przyjdzie na Cię, który mieszkasz na ziemi. Daniela rozdział dwunasty werset dziesiąty. Oczyszczonych i wybielonych, i doświadczonych wiele będzie, a niezbożni niezbożnie czynić będą, nadto wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją. Jakuba rozdział pierwszy werset dwunasty. Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie, bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota. Którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Pierwszy Piotra rozdział czwarty, werset dwunasty. Najmilsi. Niech Wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na Was przychodzi ku doświadczeniu Waszemu, jakoby co obcego na Was przychodziło. Pieśni trzynaście, sto czterdzieści pięć, pięćdziesiąt sześć, pięćdziesiąt siedem, dziewięćdziesiąt dziewięć. 119 137 Wiersze brzasku 118 godzina próby Lektura uzupełniająca w strażnicy Reprint numer 5981 Pytania jakie miałem miałam doświadczenia w tym tygodniu w związku z myślą tego tekstu jak je przyjąłem przyjęłam jaki był ich wynik jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.